Kilka miesięcy temu próbowałem uruchomić nowy kanał satyryczny traktujący moje miejsce zamieszkania, moje miasto. Kanał nie odniósł spektakularnego sukcesu i przyrzekłem sobie, że jeżeli niejaki człowiek Warga na swoim kanale z DVP-y stworzy odcinek wyliczający wady Częstochowy, to kanał usunę. Tak też się stało. Prezentuję wam jedyne trzy powstałe filmy. Oto pierwszy z nich. Więcej nie powstało i nie powstanie. No tak. I tak co rano. Niby nic. Po prostu wstać. Nic wielkiego. Wstać. Przygotować się do wyjścia i wyjść. Na miasto. No właśnie. To jest ta przerażająca perspektywa, która nie dołuje, a przeraża niczym perspektywa stanięcia przed profesorami na komisie albo... O właśnie. To jest to samo uczucie, którego się doznaje siedząc na fotelu dentystycznym, a przed oczyma stomatolog krzykuje właśnie tę diaboliczną, metalicznie błyszczącą strzykawkę z długą igłą, która za chwilę zostanie wbita w dziąsło albo w sam nerw przed borowaniem siódemki i ósemki. To miasto. Póki przebywa się w domu, płoty można czuć się bezpiecznie, spokojnie, niczym w matczynym łonie, tuż przed wypchnięciem na wrogi świat pełen ostrego światła, chłodu, drażniącego płuca powietrza i głośnych dźwięków. Kiedy zaś trzeba wyjść, to niczym godzić się na pozbawienie czegoś istotnego, czegoś ważnego, jakby cząstki siebie, bo świat poza domem to jest to miasto. To wielkie skupisko absurdów, groteski, chamstwa, podłości, egocentryzmu, brudu, nieładu, hałasu i byle jakości. Bo tym miastem jest Częstochowa. Niegdyś prężnie rozwijające się miasto przemysłowe, zrodzone z dwóch mniejszych miasteczek o tej samej nazwie. Dziś powoli stacza się do mentalnej roli przyklasztornej wioski z tramwajem. I pomyśleć, że w czasach prosperity konkurowało z takimi przemysłowymi potęgami jak Łódź czy cały Okręg Śląski. Dziś to miasto bez przemysłu i bez pomysłu. Miasto bez mieszkańców, a jednocześnie zatłoczone. Niby z nowoczesnym i innowacyjnym taborem komunikacji, a zawalone samochodami niczym buraczana giełda wraków. Niby miasto z rozwiniętą kulturą wąską i szeroką, a jednocześnie pełne małostkowych ludków widzących jedynie czubek własnego nosa. Miasto niby inwestujące w drogi, a najniebezpieczniejsze dla pieszych w całym województwie albo kraju. Niby wchodzące w skład Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a więc takie, po którym należałoby się spodziewać masy drzew, a jednak systematycznie ogołacane z roślinności, zalewane betonem chyba za aprobatą większości mieszkańców. Po prostu wielka wieś. I jak to się nie stresować przed wyjściem z domu? Pytacie, jak tu żyć? No jakoś trzeba, bo nie każdy może. Niczym mentalny hippis spakować tobołek i wypruć jak swoich buraków do Krakowa, Wrocławia, Warszawy czy Torunia. Niekiedy jest się uwiązanym do tego grajdoła i trzeba się w nim odnaleźć. Jak? Znając jego poszczególne wady i słabości. Przez kolejne odcinki będę wam pokazywał te elementy i przekonacie się, że jakieś tam miasteczko Twin Peaks to przy Częstochowie pikuś. Zostańcie ze mną, a bezpiecznie siedząc przed matrycą monitora, zwiedzicie to miejsce. Thank you.
więcej nie powstało i nie powstanie.